znajdujemy się w wyjątkowym miejscu dla wojennych gier planszowych, w miejscowości Mushin. Tu tutaj przez ostatnie 15 lat był organizowany konwent Galicyjskie Manewry Strategów. I tu właśnie tutaj otworzymy sobie jedną grę. W 2015 roku została wydana gra Ostrołęka 26 maja 1831 rok. A na początku grudnia tego roku zostało wydane rozszerzenie do tej gry Iganie 1831. Oczywiście obie gry traktują o powstaniu listopadowym. A co znajduje się w środku? Zobaczmy teraz. Iganie 1831. Jest to rozszerzenie gry Ostrołęka 26 maja 1831. Wydane nakładem Instytutu Wydawniczego Erika. Na okładce mamy reprodukcję obrazu Wojciecha Kossaka, Atak na dział. Tak wygląda pierwsza strona Zibloka i mamy drugą stronę. Informacja o autorze gry, którym jest Ryszard Kita. Stopka redakcyjna o patronacie i informacja, kto wsparł finansowo. Tutaj jest akurat Paweł Zatrup. I nową. Od razu po odwróceniu Zibloka na drugą stronę widzimy żetony, które są już wysztansowane, wycięte i włożone do woreczka strunowego. Zobaczymy, co nam kryje cały Ziblok. To odłożymy. Twarda i błyszcząca okładka. Mamy tutaj przepisy, elementy gry, jakie znajdują się w rozszerzeniu oraz komentarz historyczny z przypisami. Dość spory jest ten komentarz. I zaczynają się scenariusze poprzedzone wcześniej bibliografią podzieloną na źródła i opracowania. Scenariusz pierwszy historyczny. Coś tutaj mamy. I scenariusz drugi alternatywny. Następnie schemat rozmieszczenia początkowego. Tabele jednostek polskich i rosyjskich. Tabela ostrzału pełnymi kulami i granatami oraz trochę przepisów dodatkowych. Nie jest tego wiele, bo raptem kartka, dwie strony. Dobrze, to mamy. Tak wygląda broszura, przepisy, czy tam księga scenariuszy do Igań 1831. W tej grze, w tym rozszerzeniu nie znajdziemy zasad systemowych. Po zasady musimy sięgnąć do gry Ostrołęka 26 maja 1831. No ale to jest jak najbardziej naturalne, to jest rozszerzenie gry, natomiast nie samodzielna gra. Wyjaśnienie, mamy tutaj efektywności artylerii rosyjskiej w Iganiach. Jest to wyjaśnienie dlatego, że autor miał pewne wątpliwości, jak temat ugryźć. Mamy również skserowane albo kopie tabel jednostek i przechodzimy do czegoś, co się nazywa plansza, czyli oprócz żetonów clue gry planszowej. Bardzo estetycznie wygląda, ponumerowane heksy, ale przede wszystkim ręcznie rysowana mapa. Tak, mapa jest pokryta folią matową. Myślę, że to będzie miało niebagatelne znaczenie przy grze w nocy, przy sztucznym świetle. Jeszcze warto zauważyć, że jest fabryczne zgięcie, więc nie będzie chyba problemu z rozkładaniem i składaniem mapy.
Oprócz mapy mamy legendę do tej mapy, też na grubym, fajnym, kredowym papierze. Tor etapów z torami punktów dowodzenia oraz ze strefą wejść uzupełnień rosyjskich i punktów zwycięstwa. No i to cała nasza papierologia. Przechodzimy do żetonów. Jeszcze woreczek strunowy. No tak, rzeczywiście to jest nową, jeżeli chodzi o gry planszowe w Polsce, ale myślę, że nie tylko. Dostajemy gotowe żetony. Sobie spróbuję wysypać. Wiadomo, to jest konflikt odradzającego czy walczącego o niepodległość państwa polskiego. W związku z tym mamy żetony polskich sił oraz żetony sił rosyjskich. Tak, żetony są dość grube. Też są pokryte folią matową, czyli tak jak plansza, nie powinny się odbijać. Rzeczywiście mamy je wysztancowane, ale za to nie będziemy musieli dokonywać żadnych zabiegów, jeżeli chodzi o przycinanie, zaokrąglanie i dostosowanie estetyczności żetonów w celu na przykład robienia zdjęć i pokazania relacji. Więc tak wyglądają komponenty do Iganie 1831. Nie widzimy tutaj żetonów pomocniczych, których w systemie przecież jest dość dużo. I dlatego niezbędna do gry będzie też gra Ostrołęka 26 maja 1831. Ta gra jest jeszcze w sprzedaży, można ją na przykład nabyć w Forcie Gier. Zachęcamy do zapoznania się, do kupienia Iwen 1831. Z Murzyny dla Hex Magazynka Paweł Główczyk.